Witam w kolejnym odcinku z osady. Witam w kolejnym odcinku z osady. W dzisiejszym odcinku będą nowe nabytki. No, będą nowe nabytki. Pierwszy idziemy do promocji i kupujemy sobie czwórkę. Na niestandardowo. No. Nie na standardowej konfiguracji, bo na 900. Ja chciałem ten fajny taki. O, ten obciążnik mi się podoba. Kierownicę weźmiemy sobie trzyramienną. Błotniki stary typ oczywiście. Bo dużo ładniejsze są. Dach. Nie deluxe, nie fin. Tylko zator. Kokpit nowszy. Obciążniki konsola nie. No i 19 800. Dziękuję. Kup. Fajna promocja się trafiła, więc żal było z niej nie skorzystać. No i jeszcze do tego trzeba kupić coś. Czyli kosiarkę nową. Bo powiem wam, że niby tylko raz zrobiłem sianokosy tą moją mewą, ale to powiem wam, że to nie szło. To nie szło koszenie, bo to długo strasznie schodziło. Dlatego dzisiaj kupuję sobie SIP. A Samasza się kiedyś indziej na jakąś inną serię wykorzysta. A ja sobie teraz kupuję SIPA. 600 kg, waży 55 koni. No i dobra, i łogi. No bo sobie za szybko wsiadłem i nie było tego. Idź panela. Może byś bieg wrzucił, co? Przyjacielu. No. I zobaczymy, jak będzie. A, no tak, przecież zapomniałem, że mam manualne poczekanie. Znaczy, nie zapomniałem, tylko liczyłem na to, że się zapnie. Na H4 zobaczymy, jak pójdzie. 42 na godzinę, no i tak powinna iść ta moja czwórka. Fajna ta czwórka. Taka niestandardowa. 904, nigdy w sumie nie grałem na 904. Zawsze grałem to 10-14 od razu, bo o. Bo najwięcej koni miała. A dzisiaj tak jakoś niestandardowo. Opuść kosiarkę. Pójdzie na H4? Pójdź. Na czemu ma nie iść? O! Pustka. To jest ta kostka, co ja miałem ją wziąć kiedyś, ale zapomniałem o niej. Chyba, że to jeszcze jedna się znalazła, bo nie wiem w sumie. Tak, jeszcze jedna się znalazła, bo jedną już wyniosłem tutaj. Jakie to kurcze zbierałem. Ale by tu miniaturka siadła. Zobaczymy, co da się z tym zrobić. To brzmi jak miniaturka. No i dobra, i łogin, bo trzeba kosić tą świeżą trawę. Bo jest maj. A czemu jest maj? A, bo ja tak chciałem. A, jest maj dlatego, że ten, że Ursus był na promocji. Dlatego już nie było czerwca. Tak się ucieszyłem, jak tą promocję zobaczyłem normalnie, że byłem w niej wzięty. No i teraz to czwórka będzie szła z siewnikiem. Ale pod tą górkę to trochę. Trochę zszedł z prędkości. To nawet dosyć fest. Trochę może. Może zbyt duża górka. Na ten bieg, o, może tak bardziej. Ale 22 cały czas idzie, więc teraz koszenie to będzie piękne. Bo tamtą mewą nawet nie wiem ile kosiłem. 15 godzin? Może nawet nie. No w sumie nawet nie wiem ile. No i teraz pod tą górkę tu jeszcze jedną tylko spinaczkę będę miał, i potem już będzie płasko. Już będzie bardziej płasko, więc już nie będę go tak piłował. No widzicie, do 10 schodzi, więc.
No i tym to idzie, bo to 3 metry szerokości, to zobacz. Zobacz, jak to zaraz ubywa, przyjacielu. I teraz to siano kosy można robić w odcinku, a nie jak wtedy. Że ja przez dwa odcinki siano kosy robiłem, bo musiałem to. Zanim to skosiłem, to pół odcinka minęło, zanim to przewróciłem. To 2 odcinki minęły, a tak to teraz z kosiarką to robota by nie szła. Tego żyda trzeba skosić. O. Opuścić kosiarę i ogień. No podoba mi się, jak ona idzie, nie? Ten ciągnik idzie z tą kosiarką, to mi się coś tak mi się to podoba. No i dobra, w sumie tą górkę największą mam skoszoną. Już teraz tylko będzie z górki, można powiedzieć. Ale no niestety muszę mieć kąty proste zrobione, bo inaczej ja się tu nie wykręcę. Mógłbym tak robić, ale to te takie duże jęzory zostają. Oj, teraz od razu tu odrowo odkoszę, jak już jestem. No i dobra. Pokażę wam ten zestaw z zewnątrz, bo w sumie ja sam go nie widziałem. Ale zarąbiście wygląda. No i dobra. Ładnie podkoszone, podstawne drzewka. Głębiej nie ma co walczyć, bo po co? A potem i tak tam już zaraz wyskakuje, że już nie jest mi terem, więc. Ale on z muła dostaje przy tej kosiarce, jak odpala się. Ale wiadomo, tak. Ona jest lekka, bo tylko 600 kg, dlatego wziąłem go pod ususa. Tego sipa. Co mi z tym samaszem, ty? No bo ja miałem samasza kupować do tego. Patrzcie, jak to fajnie idzie, nie? Idzie jak petarda. Nic, tylko teraz dokupić łąki, nie? Może nawet i tą zarobem, żeby sobie połączyć i mieć większe. Znaczy zarobem zamiedzą. Bo rowy tutaj nie ma. Ale jakbym tą zamiedzą miał łąkę jeszcze i przeorane, to o, to fajny kawałek tutaj już duży byłby. Krót spieprzaj. A tak widzicie, to jest taki mały kwadracik, że tu nawet nie wiadomo jak to kosić. A tak mówię, bym miał jeden długi kawałek i robota by szła. Muszę sobie tego Otosana na Autoloada kupić. No bo wiadomo, Autoloadem się dużo lepiej zbiera. I dużo ładniej to wygląda. Oczywiście stogi sobie kupiłem, żeby nie było. A żeby móc robić kiszonkę, to muszę kupić pole, bo silos postawił niestety na nie moim terenie. Taka ciekawostka. No ale to już się garnę po tego autolouda chyba czwórką, bo jest najszybsza. Ja nawet nie wiem, czy ja w ogóle będę zbierał w tym odcinku. Ale może jak się uwinę szybko z przecząsaniem, z grabianiem, zobacz. Przecząsanie to może jeszcze się owina, ale ze zgrabiarką to może być trochę większy problem. Ja myślę, że pobawię się jeszcze sezon tą zgrabiarką i wtedy już zmienię sobie na jakąś gwiazdówkę jedną, żeby mieć do tego ursusa. W sumie mam 3 ursusy, więc. Ale żeby mieć do czwórki jakąś fajną zgrabiarkę, myślę, że jeszcze ten sezon mi się pobawię i. Tą taśmówką moją, bo ona ma tam chyba ze 2 metry. Pobawię się tą taśmówką i wtedy zmienię ją na jakąś jednogwiazdową. Będzie to wiadomo, że lepiej to się będzie zgrabiać, bo znaczy zgrabiać może tak samo, ale po prostu ładniej będzie to wyglądać, tak? Mówię, teraz jak tą czwórkę mam,
No teraz już będzie seria fajnie szła. Już będzie fajnie płynąć, ja wam mówię. Odcinek 10, nowe nabytki, czemu nie? Teraz tylko ładować w pola i... No ładować w pola po prostu, tak? Bo krowy to się same raznożą. Tak sobie myślałem, bo ta mapa jest taka wypadkowa, że... Tak sobie myślałem, że ktoś mi albo wyskoczy z lewej, w sumie wiedziałem, że z lewej. Domyślałem się, że z lewej mi wyskoczy. Albo z prawej, ale jednak z lewej. No i dobra. Zostawię sobie go tutaj w sumie. O, a co to za zmiana? Serio? Przypiąłem tego? A, bo ostatnio siódką grabiłem, do tego. A 30 przewracałem, no tak, do tego tak sobie przyczepiłem to. No już teraz wszystko pamiętam. Teraz mi wyskoczy czy nie wyskoczy? A jednak nie wyskoczy. Trzeba mieć, trzeba mieć dużego farta w sobie na tę mapę. Tutaj w prawo, na łąkę. Bo ogólnie tam asfaltem, a w sumie asfaltem jest daleko. Bo musiałbym jechać tam, kiedy się gra. A ja w sumie chyba na drogę pomyliłem. Tak, bez kitu, ty i ja nie w tym drogę jechałem. Miałem zaraz za moje pole skończyło. A ja pojechałem na dalej. Nie, czy dobrze skończyłem? Dobrze skończyłem, no bo innej drogi nie ma. Dobra, to jednak nie zwaliłem, no dobrze pojechałem. No tak, bo przecież innej drogi tutaj nie ma, no. No dobra, no to w sumie nic się nie stało. Szybko to przewrócę, zgrabię i sprasuję i jeszcze pozbieram te kostki. Bo myślę, że uda mi się w 40 minut ogarnąć taką akcję. Przestrząsarki nie zmieniam, no bo nie potrzebuję, bo ona jest dosyć duża. Na początek do tych maszyn wystarczy ta przestrząsarka. A później kiedyś, jak będzie więcej krów, trzeba będzie więcej siana kręcić, no to się wiadomo, że pomyśli, tak? Ona niby 4 metry roztrząsa, ale tak jak widać to 6 metrów trzepie. Więc 6 metrów na początek przestrząsarka to nie jest mało w sumie. Jak dobrze złapiesz dwa pokosy, no to 6 metrów trzepie na raz. Więc spoko, spoko. O, no dobra, w sumie jak już mnie tak zakręciło, no bo to 30, ta 60 taki dziwny trochę skręt. Jak ją przytrzyma, no to od razu w sumie kręci. Ale dobra, jak już mnie tak zarzuciło, no to już tak pojadę. Nie będę cudował. Fajna ta zgrabiarka potingerka, taka malutka. Ona z dodatkiem alpinów była 19, więc jakby ktoś pytał, co to za zgrabiarka. A teraz jest 22 oryginalna. Pierwsza malutka zgrabiareczka. Zgrabiarka, przestrząsarka. Co mnie to zgrabiarka byłem wlazła? No bo mówiłem tu zgrabiarce, że muszę ją zmienić i dlatego chyba. No patrzcie jak to wszystko szybko przewróciłem tą łąkę. A teraz dobrze powiedziałem, nie pomyliłem się. Tylko jakbym jeszcze trochę lepiej jeździł tą 60, to też by było lepiej. I szybciej przewrócony na pewno. Nie wiem, bo ona tak jakby przytrzymuje klawisz, ta 60. Czyli sobie skręcisz, a ona jeszcze sobie... Już dawno puścisz, a ona jeszcze sobie kręci. A tak jakbyś... Jakby to powiedzieć, jakby się na multi grało, nie? Tak jakbyś na multi próbował skręcać z opóźnieniem. No, dosłownie tak samo. O, ale zmuliło moją 60. Ale będzie ładnie przewrócony na chwilę, więc... Wykręcę w miejscu? Wykręcę. Myślałem, że tego Żyda nie zrobię, ale jednak zrobiłem. To mi się podoba. Robotka fajna tą przeciąsarką, więc przeciąsarka zostanie na długo.
No bo nic ciekawego. I w sumie nie patrzyłem na te zegarki, ale ta od razu mi się spodobała od pierwszego obejrzenia. Bo wiedziałem, że to jest malutka przeciągarka, nowa, więc ona będzie służyć długie lata. A jak widzicie, jest dopiero JR drugi. Jest dopiero rok drugi na tej serii, więc byłam tego moda. I to się zgadza, że jest dopiero drugi rok. No bo ja zrobiłem 8 odcinków w pierwszy rok. Bo w pierwszym robiłem pokaz gospodarstwa i żniwa. W drugim robiłem prasowanie. Nie. W pierwszym robiłem żniwa, a w drugim chyba robiłem koszenie trawy i przerzasanie chyba. W trzecim było grabienie i prasowanie. Jakiś tam jakiś urywek zbierany chyba. W czwartym odcinku co było? W czwartym odcinku już byłem sam. W czwartym odcinku już było chyba. Kiszonka była w czwartym. W czwartym była kiszonka, w piątym było wapowanie. W szóstym była orka. Orka z planowaniem. Ale chyba orka z planowaniem. A w siódmym była. Była walka z szybkiem chyba. Nie wiem, nie pamiętam w sumie jak to leciało. Dobra, do przodu, do tyłu. Stój. Trzeba zapiąć od razu prasę. A ja wskakuję szybko do 30 i jadę grabić. No poszedł stoi na dworze, no bo zaraz będę TMR mieszał. Jak przywiozę kostki ziana, to będę TMR sobie mieszał. A teraz chyba całą słomę na... Co? Co? Powiedziałem? Chciałem powiedzieć, że całą... No. Że całe zboże moje, co będzie to wszystko na słomę, nie? Robione. Ale ruszył wszystko, gardzę. No, że wszystkie moje pola będą na zboże robione, bo rzepaku nie ma w tym sezonie. A poza tym to jest za małe gospodarstwo, żeby siać rzepak. Poza tym bizon nie ma stołu jeszcze do rzepaku, więc to tak nie wygląda zbyt fajnie. A muszę sobie zobaczyć na co ją wysiałam. Dwa jęczmienie chyba. Tak, dwa jęczmienie i pszenica, no to widzicie. Dobrze pamiętałem, a mam trzy pola, no to dobrze pamiętałem. A minus odcinka z ciekawości 18. Dobra, grabię szybko to. No, to dosyć szybko pójdzie. Chyba szybko pójdzie, bo nie pamiętam sobie, jak to się szybko grabiło. Niby 15 na godzinę, ale ja biorę tyle co ciągnik, więc tak nie za dużo. Zawsze w tą stronę było grabione, więc. Teraz chyba też tak pograbię jakoś. Tylko oczywiście postaram się jak najszybciej to zgrabić. No żeby już tutaj jak najszybciej sieciątką przejechać z prasą. Bo chcę tego autoloada jeszcze zobaczyć. W sensie ja wiem jak on działa, ale chcę wam pokazać. No i dobra, i login. No to zrobię najwyżej za 50 minut odcinka, ale będę miał wszystko zrobione. Cały siana kosebla WF. Ja powiem wam, że ja lubię takie odcinki, jak mam wszystko ogarnięte od początku do końca. Bo wtedy, jak nie jest do końca zrobione, to wtedy muszę siedzieć po odcinku i to kończyć, a to już wtedy... Najczęściej po odcinku od razu wychodzę z save'a. I wtedy, kiedyś później
Kiedy idzie się po prostu dokańczę tą robotę i to tak wtedy. Niby jest zrobione, ale to tak. Znaczy no zrobione jest, ale wiadomo co chodzi. Zależy co, bo Fezruna to najczęściej staram się od razu ogarnąć. Po zakończeniu odcinka. No chyba, że już naprawdę jest taki moment, że już nie mogę. Że na przykład jest już 22, co często, co rzadko się zdarza, ale. No bo ja nie nagrywam takie późne godziny. Tylko chodzi o to, że no, czasami też po Fezrunie idę na inną grę. Albo ktoś mnie zaprasza na CS-a przykładowo. No bo jak ostatnio z Wiechem się zgadaliśmy, to. Jak się z Wiechem zgadaliśmy, to w sumie od 3 dni jedziemy cały czas z CS-a. Oczywiście na promocie, żeby nie było. Promos 2,65, no bo taki jest aktualny. No i dobra. No i dusimy sobie tego traczka. Bo fajnie się gra. I niedawno w sumie man nowy wyszedł. We wtorek 16 maja wyszedł, więc. No a wtorek był 2 dni temu, więc już mamy ponad tydzień mana. Więc fajnie. Ale ten man jest zarąbisty, mi się podoba. Do tyłu i do przodu. No i myślę, że jakby była ta dłuższa łąka, to też by dużo ciekawiej się zgrabiało. Ogólnie wszystko by się lepiej robiło na tej łące, jakby była dłuższa. No tak, to jest malutka, ale to jest fest. Bardzo dużo tutaj kręcenia jest na tej łące. Przede wszystkim o to chodzi, że dużo nakręcania, nie? A jednak jest dużo kręcenia na tej łące, bo to jest taki. Można powiedzieć, że to jest kwadrat. No bo to jest kwadrat w sumie taki. Że tutaj jak ten rów, to tak trochę nie do końca jest kąt prosty, ale. Ale to jest taki kwadracik. Dobra, podrówną w sumie trochę te pokosy, żeby nie były takie powykręcane. Więc zrobię tak. I będzie tutaj już prosty pokos. No i na pewno jak będzie większa zgrabiarka, to już aż pod. Tak pod samymi drzewami nie będzie pokos leżał. To już będę mógł sobie na 2 razy to przegrabić i już będzie na słońcu leżeć sobie siano, a nie w cieniu. A tak to wtedy muszę uchodzić i szukać tej kostek, czy leży ta kostka pod tym drzewem, czy nie leży. Tak jak przed chwilą widzieliście, jak kosiłem trawę, to przypadkowo kostkę znalazłem. Mówię, ale jakby miał jeszcze trochę większy poprzeczniak, tak sobie na 2 albo 3 razy odgrabiam na tych drzew, to ten sobie na spokojnie na raz nawrócił, a tak widzicie, no prawie się nawracam. Jakby ta zgrabiarka miała tak z metr większa by była, nie? Jakby mówię, metr większa była, to na spokojnie bym się wykręcił. A tak to się nie wykręcę i tyle. I muszę cofać. Do tyłu i do przodu. No i ogień. Robotka idzie. 30 będę zjeżdżał? Nie będę zjeżdżał. Bo się ternę od razu szybko do 60. Ja też chcę tutaj zaoszczędzić trochę czasu, a po odcinku zwieźć maszyny to jest minuta roboty, tak? Będę musiał czas przewinąć do kolejnego odcinka. Wiadomo, że do kolejnego odcinka będę musiał czas przewinąć, no bo już nie będę miał co robić. Wapno na łąkę to ja sobie sypnę poza odcinkiem, bo to tam. No, w sumie ciekawa robota, jakby nie było, no ale też nie można wszystkiego pokazywać. W sensie, no mógłbym to pokazać, ale. Ewentualnie pokazać wam sypanie wapna. Przewinąć 2 miesiące. Miesiąc w sumie, bo. Ja wsiąłem we wrześniu, tak? Tak, we wrześniu wsiąłem. No to w sumie miesiąc bym przewinął, już bym miał żniwa i bym w czerwcu mógł jęczmień kosić. I wtedy krowy by moje przeżyły, no ale. Nie wiem, pomyślę.
Pomyśl nad tym faktem. Ale na pewno czwórka, bo z przyczepą będzie latać, no bo wiadomo, nowy nabytek, no to wypadałoby, żeby jeździł tak. I przede wszystkim jest dużo silniejszy niż 60, tak. A to, że szybszy, to już nie mówię o tym, bo każdy wie, że jest szybszy. Bo w sumie szybką skrzynię sobie założyłem 42 na godzinę. A 40 na godzinę na początku serii latać, no to w sumie takie normalne, nie? 30 tylko 29 się kurkota, więc trochę to czasu schodzi. No i dobra, łąka zgrabiona prawie, że... Ale mówię, teraz jak najszybciej będę musiał tą drugą łąkę tutaj za mną dokupić i sobie ją połączyć z tą. Bo to wtedy będzie robota dopiero odchodzić. I też z kosiarką będzie się lepiej jeździć. Bo kosiarka fajna, kupiona, ale ja się trochę namęczyłem tutaj z nią. Jednak w sumie jak tak sobie grabię w tą stronę, to nie wiem czy do tego robu jednak faktycznie nie jest dalej. Chociaż zawsze grabiłem w tą stronę i wszystko robiłem w tą stronę, więc nie wiem w sumie czy jest dalej do robu. Tak wygląda jakby było troszeczkę dalej do robu. Troszeczkę dłuższy przejazd by był do robu, ale nie wiem. I dobra. Dziękuję za zgrabianie. Wsiadam do pracy. Tutaj zostawiam 30. 8 minut zgrabianie. 8 minut zajęło mi zgrabianie. Bo była 18 minuta, jak wjeżdżałem na łąkę, bo sprawdzałem. A jest 26 minuta. Więc zanim to zgrabię, to będzie 35. No i pozbierać to jest 5 minut. Więc myślę, że robota spoko wyszła na odcinku. No jednak dużo dała ta kosiarka, tak? Bo gdyby nie ten nowy ciągnik kosiarka, to ja bym dalej tutaj kwit. A mówię, tak się ucieszyłem, jak zobaczyłem tego Ursusa, że jest na promocji. Już byłem w domu. Dobra, prasa się rozkłada. Więc zaraz opuszczam tutaj. Podbiera kiłogi i lecimy z tym sianem. No tak, zapomniałem, że z pracą tylko 8 na godzinę. Więc to nie będzie szybka robota. Ale sobie poopowiadamy coś fajnego. Kurczę, nawet trochę tego siana da. Ostatnio dało 20... Nie 20. Nie wiem, co by na tyle dało. A czy kostek ile dało, to nie wiem, ale chyba dało 20... 20 ton chyba. 20 ton chyba siana dało. Coś takiego. Nie pamiętam w sumie. Bo to dosyć dawno było, zanim ja to siano robiłem, to dawno było. Ale fajnie będzie się zbierać te kostki, bo... Nie będę jeździł autodromem, tylko będę ręką sobie rzucał, ale to będzie fajnie się układać, więc to będzie robota taka w sumie fajna. Ale tak jak kiedyś 17 na Dziadkowicach robiłem, jeśli ktoś ogląda, to będzie wiedział co chodzi. Jak po prostu się włącza autoroda, się wrzuca rękami. No. Ręcznie się wrzuca na kostki i tyle. Dawaj, 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 dawaj. Ale że tutaj będzie tych kostek jak od cholery. Nie wiem, czy ja chyba zaraz nie wyjdę i tutaj pod tych drzew nie wygarnę tych kostek. Bo ja tam będę nawracał ciągnikiem, to ja będę się ciągle nie zabijał. O, tutaj ładnie kostka spadła. No, ta też. Bo pod bierakiem będę w prawo jechał, więc... Nie powinien się zabić. Jak daje tych kostek ty? No i dobra, będę jeździł tak od tej strony. No bo jest najdłuższy pokos. Ale to nie chodzi o to, że długość pokosu, tylko chcę.
A, w sumie mam tak ładnie pograbione, że mogę raz przy razie jeździć. Tylko, że ja się raz przy razie 60 nie złamę. To jest jedynie taki problem. Ale co drugi już... Co drugi przejazd już mogę jechać. Wykręcę 60, wykręcę. No i popatrzcie sobie, jak to ładnie wygląda. Prasuję sobie takim polskim stylu, no coś pięknego. Nie wiem, że prasuję sobie w polskim stylu, to jeszcze odcinki nagrywa z tego, no. Coś pięknego. I powiem wam, że gdyby nie ta seria... Ogólnie, gdyby nie YouTube, to bym chyba nie grał na takich maszynach. Bo ja tak zbytnio nie lubię na takich maszynach grać, ale... Teraz mi się to spodobało. Na początku, jak ma się te trzy pola, to jeszcze takie malutkie, to jeszcze fajnie się robi, ale potem, jak już jest dużo, znaczy jak się dokupi parę pól, no to już wiadomo, że wtedy trzeba kupić czwórkę. Już jakiś większy siewnik trochę. Jakiś większy kultywator, może talerzówka. Wtedy już fajnie się gra. Ogólnie od początku tej serii mi się fajnie gra. Na początku był Michael, więc też tak trochę inaczej było. Ten start był taki inny. Ale jednak stwierdziłem, że od ostatniego nagrywania, czyli od tego trzeciego odcinka, co był przed Wielkanocą nagrane, to była chyba końcówka marca? Tak, to była końcówka marca, jak z nim gadałem ostatni raz na Discordzie. A mamy końcówkę maja, no to już 2 miesiące z nim nie nagrywałem. Znaczy nie gadałem. No już nie chodzi o nagrywanie, ale ogólnie nie gadałem w ogóle nic. No bo on nigdy, kurczę, nie ma czasu i to tak. Tego wiedziałem, żeby od początku z nim serii nie robić, ale jednak... Coś mnie podkusiło, żeby zrobić serię, a potem mówię, kurde, fajna seria, bo fajne maszyny, więc napisałem do niego, czy mogę sobie na futbol zrobić, ale to jeszcze mówię na tym odcinku z kiszonki. No to jest teraz 10 czy 9 odcinek, bo już nie wiem. Muszę zobaczyć sobie na moim kanale treści. I muszę zobaczyć sobie... No 10 odcinek. Dobrze, myślałem, że 10. A playlist sobie wezmę. Bo ja muszę sobie zobaczyć po kolei na odcinek, co ja robiłem. Tak z ciekawości. Kiszonka, wapno. A, bo to jest pomylone, to jest 6. A, bo pierwszy 7 wrzucony, a potem 6, no okej. Okay. Jesteś pomylony, ale chodziło o to mi, że w 5 było wapnowanie. No co, cały odcinek wapnowałem? Chyba tak, bo ja dosyć dużo tego wapna miałem tutaj do roboty. Ale nie, ja coś jeszcze muszę robić. Ja chyba jeszcze kultywatorowałem wtedy. Wtedy jeszcze kulturem zrywałem ścierniska na pewno po rzepaku. Tak coś mi się kojarzy. Że ten mój kulturek, ten dwumetrowy na pewno używałem. Z 30 jeździłem. I to nawet nie wiem, czy to do wapna nie było. Dorzucony. Żeby tylko samo wapnowanie nie było. No dobra, w sumie może to trochę chciałem tam zostać, bo i tak to będę kolejny raz pasował i tak. Za niedługo. Na pewno mam 90 ustawione? Tak, żeby nie było przypału. No to nam to było tylko za 90. Ale licznik kostek by się przydał, nie? To tak w sumie fest. No i dobra, ostatnie dwa pokosy. No tego już nie liczę, że jadę, no bo... Tego już nie liczę, no bo już nie miałem, więc jeszcze dwa przejazdy i będzie koniec. No i prasowanie, w sumie fajna robota. Zawsze mi się prasowanie podobało, a teraz będzie dużo prasowania, więc myślę, że jakiś ciekawy odcinek z prasowania mogę zrobić. Tylko, że wtedy może na przykład sobie 30 do prasy zapnę zobaczyć, tak z ciekawości.
Tak to by szło. No bo siódemka to jest taki w sumie klasyczny zestaw. Zawsze mi się 60 i praca Sigma, to mi się zawsze kojarzy kostkująca. Zawsze 60 musi być. A 30 to w sumie chyba nigdy nie widziałem. No nie, 30 nie widziałem z prasą. Na żywo. Na YouTube widziałem u Słomka, jak tam kiedyś odpalał Sigmę. 30 pracował, ale... Ale tak, żeby... To tak... Zazwyczaj na odcinkach to widać, że 60 pracuje. Jeśli ktoś się jeszcze w ogóle małe kostki bawi, tak? Od tego trzeba zacząć. No, albo jakieś małe zetory, tak? 50, typu 52-11, coś takiego. No i dobra, trzeba kostkę wyjąć. Odbierak do góry. I trzeba iść po czwórkę. Wyciągnie tą prasę, czy nie? No powiem wam, że trochę tych kostek dało. Jeszcze dwie z poprzedniego sezonu, które w ogóle nawet nie wiem. Nie wiem skąd one się to wzięły. Po prostu jak zbierałem to. Po prostu jak zbierałem to, musiałem nie pozbierać i tyle. Ty, bo to. Ta czwórka coraz. Teraz dalej tutaj zostaje. Bo ja ją koło przyczepy zostawiłem. Jak mi żeby coś. No i dobra. No nie, nie co klikłem, ale przynajmniej zapis będę miał. Chociaż tyle dobry. Przyczepy. Będzie przyczepę na pewno. Albo nie. Dobra, kliknij tak. Oj, no widzi ta. 3 razy szybciej. Łe, to 3000 kosztuje. Cool. A to mi nie interesuje. Wypożycz. 85 zł, no to panie, to do mnie pieniądze. Ale ja ją będę musiał kupić, bo to tylko 3000, a ja kostek dużo robię. Więc nie wiem, czy to nie będzie pierwszy nabytek na żniwa. I się zastanawiam, czy nie wziąć sobie kredytu 10 tysięcy i postawić sobie tego wiatraczka pierwszego w grze, taki ten za 11 tysięcy, żebym sobie stał tylko i sobie kręcił tam pieniążki, tak? No bo na tej serii staram się kredytu nie używać. Oczywiście mógłbym od razu wziąć 600 tysięcy kredytu, ale co to za gra by było, jakbym wziął sobie 600 tysięcy kredytu, pokupywał pola i wtedy męczył się tym 30-60, tak? Albo wziął sobie wtedy nowe maszyny. No to jest bez sensu. Ja wolę sobie zarobić to, iść na kontrakt do sąsiada, jednego, drugiego, porobić sobie trochę i dopiero kupić jakąś maszynę z promocji. Najczęściej z promocji, no bo na nowe mi nie stać. W teorii mnie stać, ale... Ale wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i tyle. Dobra, kabelki podczepione, najważniejsze. To tylko się beklika i on. Pozycja, follow, a dobra, to mi interesuje. 80 kostek tutaj potem wchodzi, no dokładnie 79, no ale dobra już. Drugi rok, zobaczymy sobie jak po 10 roku będę tutaj rozwinięty na tej serii. Bo na Hoidberga nie może się zobaczyć, że jest 11 sezon, a ja ile mam pól? No co prawda mam tam... Co prawda na Baleronie mam... Co mam? Prawie 3 miliony kredytów, więc... Więc to musi iść do przodu. I tam mam 40 odcinek. A nie tutaj 10. Ale myślę, że jakby co 10 odcinków był nowy nabytek, to fajnie by ta seria płynęła. Fajnie się zbiera te kosteczki.
Mógłbym sobie przejechać autolodem, tak jak widzieliście tu na początku. Bo chciałem zacząć, czy to w ogóle działa. W sensie wiedziałem, że to działa, ale chciałem tak sobie dla pewności sobie przejechać. Mógłbym to pozbierać szybko przyczepą i prawdopodobnie po odcinku tak będę zbierał, no bo wiadomo. Czas to pieniądz, tak? A wiadomo, że im szybciej save'a ogarnę, tym lepiej dla mnie. Bo będę miał więcej czasu na kolejne serie, tak? Dobra, kostek jest 13 już pozbierane. Każda po 500 litrów, więc fajnie. Więc 14, więc mam już 7 ton? Chyba tak. Chyba tak. Coś takiego. No to ja się wtedy powoliłem, jak ja powiedziałem, że 20 ton było. No się wtedy grubo walnąłem, jak ja powiedziałem, że 20 ton tylko było. No to tu 40 kostek nie było, przecież tu było więcej. Gdzie ja sobie tą szczepę zaparkuję? Może tu. O, tu sobie stanę, bo tu jest takie fajne miejsce. Widzicie, że ten autolot nie działa na daleko, tylko on tak fajnie bliziutko, aż przy kole trzeba jechać praktycznie. Więc fajna, fajna rzecz, żeby sobie tak pobiegać i pozbierać te kosteczki. No, ale robotę będę, tak jak mówię, robotę będę miał po... ten. Będę miał ogarniętą, że tylko po odcinku będę musiał tylko przegnać jeden dzień. I w sumie można powiedzieć, że będę mógł nagrywać drugi odcinek, tak? Ale to już nie dziś. Jak będę miał w tygodniu czas. No, w 17 ten autolot by wziął, bo on tam dużo szerzej brał. W sumie w 19 też. Bo te autoloty zawsze takie wielkie były, a teraz tak w sumie realnie zrobili. A ja teraz tak trochę nierealnie biegam. No bo biegam po całym polu z tymi kostkami, zamiast sobie podjeżdżać, tak? Ale wiadomo, jak to jest na multi, na single. Na multi to wiadomo, że dużo lepiej by to wyglądało, bo bym sobie jeden kolega podjeżdżał ciągnikiem, tak w miarę by starał się jechać, żeby nie ten, nie zbierać kostek i tyle. Ja bym sobie biegał i wrócę, tak. No tu już mam 40 kostek na przyczepie. No tu już mam 20 ton siana. Więc na tam. Ja mam tylko 4 krowy, więc dużo tego siana nie idzie, ale. Ale w październiku jeszcze siano kosy sobie zrobię. Znaczy, no może nie w październiku, ale żeby to ładnie wyglądało, to we wrześniu. Drugi pokos. Czy będę go nagrywał? Nie wiem, może samo koszenie wam pokażę. Na przykład we wrześniu pokażę wam koszenie i do tego sobie dorzucę jakieś. Jakąś uprawę może? Czy nie uprawę, to nie. Nie wiem, nie wiem w sumie. Czas pokaże. Dobra. Okej. Okay. I co? Dopiero jak za burty się kostka wzięła, to dopiero mi ją złapało. Więc bardzo fajny autoloading. Ja chcę na tej serii kostki jak najdłużej trzymać, no bo mam fajne stogi do tego. Zresztą zaraz wam pokażę. Aby do jak będzie pełna szczepa, ale nie powinna być pełna. Wtedy nie było azotu. Ale na drugi pokos, ten we wrześniu będzie większy jeszcze, bo będzie wapno rzucone. Ja chyba wam to wapno pokażę. Tu będę musiał zobaczyć, jak będzie wyglądać trawa po... po jednej fazie nawożenia. Czy to będzie ładnie wyglądać w ogóle wapnie na tym. Dobra, elegancko. Ty no, coraz bliżej się zbliżam do tej pełnej przyczepy, nie? Będę mieć jak będę się jeszcze raz czuję. Muszę 60 kostek.
No to ja trochę na żywo zagrałem, bo nie chciałem się jej podnosić, więc... Ej, gdzie ta kostka? Tak też często robiłem w 17. Że stało się daleko i się rzucało do przyczepy. No a czy akurat w 17 by to wzięło, ale tutaj... To jak widać nie działa. Czyli no 15 kostek zostało do wzięcia. Będzie prawie pełna przyczepa. 70 to jak będzie 70, to będzie 35 ton siana. Jakbym co sezon robił 70 ton siana na moich 7, na moich 4 krowy? Łe, to mogę robić. Bo to wiadomo, że już tylko będę się ograniczał do jednego pokosu. W sumie w tamtym roku tylko raz kosiłem trawę. No bo stwierdziłem, że mi to starczy na cały rok i jest... No nie starczyło mi sobie na cały rok. Bo i dalej chyba tego nie zeżarli. Bo oni jeszcze chyba siano mają. No i dobra, w sumie te 5 kostek pokażę, jak bym zbierał po odcinku, tak bym zbierał po odcinku. Tak bym zbierał po odcinku, więc... Więc cieszę się, że mam to zrobione na odcinku. No, 74 kostki dał, więc 30... Więcej. To dało 35... 37 ton chyba. Coś takiego. Dobra. Wiesz, jak coś pisał? Coś tam mnie oznaczał, ale dobra. Okej. Okay. Zara, będę na bycy. Co jest? Czemu on ma tego slipa? A jakbym mu zrzucił na polowe? Może nie na żłobce, ale na jedynce? Będzie miał duży slip? Czemu ten ciągnik ma taki slip? Co jest? Przez kable podłączyłem. Co się stało? A, bo mi się luz zrzucił! Może teraz odjebał. No, no bo już miałem... Dobra, bo miałem H1 do tego. Miałem bieg do przodu i jedynkę wrzucono. Do tego jak już chciałem rzucić bieg, to już po prostu luz się wrzucił. Ile mam? 48. No to akurat, tak jak chciałem. No. Już jestem, Rafał. Już. No zaraz odpalę na traka jak coś. Tylko dojadę z tymi kostkami na gospodarkę. Więc możesz iść jeszcze sobie po kiełbachę albo po coś. No i zjadłem 4, także nie. A dobre by? No. Na sakrychę pomidorki były? No, elegante. Mów dalej. Cebulo. Czymś. Nieco pieprzu, trochę soli. Trochę cukru. Czemu on tak mieli? Przecież on powinien iść jak szatan na przyczepu. Nie wiem. Wiecho, czemu ten ciągnik tak mieli? Pewnie zepsuty. No, też jest trochę przypalone, ale... Ale dobra, już wysiągnął na prostą, to... Już nawet mu te spadły. No to ja hostuję. Obroty. Gdzie jesteś? Bo ja jestem w Gdańsku, więc... Też. Robisz konwój, czy ja mam robić konwój? Ja robię.
No na serio, jeszcze się przygotowałem, bo za blisko jechałem samochodu. Ja już muszę jej iść Idź na na dziewięć. Eurotrack. No nie gadaj, że nie wyjadę teraz. Idź na dziewięć. Ale ten baran też się nie ruszy. 7 na 9, 8, już stoi. Dobra. Muszę sobie pomóc ręką, bo nie. Tego nie brałem pod uwagę. I tego nie włączałem Budziana, bo nie był mi potrzebny. Ale jednak widać, na ostatniej prostej był mi bardziej potrzebny niż przez cały odcinek. Ale tak to ja bym za cholernie wyjechał. Teraz gdzie jest siano, a gdzie jest słoma? Tu jest chyba siano. Tak, tu jest słoma, a tu jest sianka. Magazyn jest pusty, no okej. Okay. To jak to zwalić? B. O, dobra, jest, puściło. Dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa. A ja muszę sobie trochę tych kostek przerzucić tu. Na prawą część przyczepę, ale to raz, dwa. Co wchodzisz? Tak, już wchodzę, wiechu. Tylko muszę farminga wyłączyć. No i dobra, i tu. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. A jest napisane, ile mam? A jest, dobra, 37 ton. Więc fajnie, fajnie. Więc na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa. 50 Wiem, z czym gra odcinka. ten Na razie, detektyw papa. Gniewkowski.